Panie wicepremierze, ja mam pytanie związane z polityką prorodzinną propagowaną przez rząd. Mianowicie w listopadzie zeszłego roku z inicjatywy PSL powstał projekt, aby dodawać od 100 do 150 zł do emerytury kobietom, które urodziły dziecko. To by wynosiło mniej więcej 4000 zł rocznie. No oczywiście z wiadomych przyczyn budżet nasz tego nie wytrzyma. I ja mam takie pytanie, czy to nie jest taki chwyt PR-owy ze strony PSL-u, aby zdobyć sobie głosy wyborców? Czy może byście państwo zrobili coś naprawdę przydatnego? Jak na przykład, tu wymienię kilka przykładów i prosiłabym, żeby pan się ustosunkował do tego. Mianowicie, za darmo wszelkie badania dla kobiety ciężarnej. One wynoszą 500 zł na początku ciąży i 500 zł na koniec ciąży. To są między innymi antyhiv i tak dalej. Żeby odbiurokratyzować system świadczeń rodzinnych, żeby naprawdę nie trzeba było wypełniać kupy papierków. Tak samo becikowe. Może za to państwo by się wzięli. Ja myślę, że dostrzegła pani, ile w ekspoze było elementów nie tylko przedsiębiorczości gospodarki, co przygotowało moje ministerstwo i Polskie Stronnictwo Ludowe nad tym pracowało przez ostatnie 2 lata, ale także ile Władysław Kosiniak-Kamysz wniósł istotnych nowych elementów. Oczywiście między tym, co chciałoby się i co być powinno, a tym, co jest możliwe do sfinansowania, jest pewna różnica, bo za tym musi jeszcze iść odpowiednia potencja budżetu, państwa, instytucji i w końcu samej rodziny, bo nie oszukujmy się, ani państwa, ani samorząd nie zastąpi rodziny w wychowaniu na dobrym poziomie swojego dziecka. Więc tutaj chcę popatrzeć, że parę rzeczy zostało zrobionych. Teraz proszę zwrócić uwagę choćby. PSL swego czasu postawił postulat, abyśmy przeszli od waloryzacji procentowej na waloryzację kwotową. Znamy, że w tej sprawie było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że jednorazowo to jest możliwe, ale nie można tego. W związku z tym teraz to ostatnie rozwiązanie, kwotowo-procentowe, preferujące szczególnie najsłabsze gospodarstwa domowego, jest podyktowane nie tylko wrażliwością społeczną Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest formacją w tym kształcie centrolewicową. Patrzeniu na człowieka, na rodzinę, na aktywność państwa i samorządu czy organizacji publicznej. Panie premierze, ale także jest bardzo istotnym elementem ekonomicznym. Dlaczego? Musi dlatego, że zadać w tej grupie, już ostatnie zdanie, w tej grupie gospodarstw domowych jest największa konsumpcja polskich produktów i ten. I druga sprawa, ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy do Europy weszła deflacja. A wiecie, co ona oznacza? Że kiedy cały system przez lata waloryzacji, mechanizmu waloryzacji był oparty o mechanizmy kwotowe, czyli panie premierze, sam pan wywołał UPR, no byłoby dziwnie, gdyby nie zapytali. Proszę.